Pokolenie młodzieży dorastającej w niepodległej Polsce w okresie międzywojennym wychowane było w duchu patriotyzmu, szacunku dla wiary chrześcijańskiej i wartości moralnych, a także odpowiedzialności za kraj. W takim duchu był wychowany również Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach w 1920 roku. Tam też uczęszczał do szkoły powszechnej i do gimnazjum ogólnokształcącego o profilu klasycznym. Wśród kolegów gimnazjalnych byli także wyznawcy religii żydowskiej, z którymi młody Wojtyła się przyjaźnił, ponieważ w domu uczono go także szacunku i tolerancji dla wyznawców innych religii. I tak Karol Wojtyła zdobywał wykształcenie, chłonął polską literaturę i uczył się historii swojej ojczyzny. Jego formacja oparta była w dużej mierze na dziełach czołowych pisarzy i wieszczów narodowych. Swoje zainteresowania pogłębiał także w kole teatralnym, rozwijając talent aktorski. Stopniowo nabywał przekonania o doniosłości kultury polskiej, dzięki której ukształtowała się tożsamość narodu i niezłomność jego ducha. Tego rodzaju wychowanie i kształcenie wprowadzały młodych ludzi w uczestnictwo w duchowym dziedzictwie narodu, formując tym samym ich umysły, wolę i serca, tworząc fundament pod przyszłość człowieka. A później jako papież będzie tak wspominał teatr. W każdym razie tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło. I szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Antygona, Halina, Ismena, Kazia, mój Boże. A ja grałem Hajmona. O ukochana siostro Majsmeno, czy ty nie widzisz, że z klęsk adypowych żadnej na świecie los nam nie oszczędza? Pamiętam do dziś. A wy jeszcze gracie teraz, macie teatr amatorski w Sokole. Macie teatr amatorski w Sokole. Tamto był świetny. Ale marzenia młodych ludzi o teatrze, o przyszłości przerwała II wojna światowa. Młodzi ludzie w okupowanym przez hitlerowców Krakowie, jeśli nie chcieli trafić do obozu pracy, musieli mieć kartę zatrudnienia. Karol Wojtyła najpierw przez kilka miesięcy w 1940 roku pracował jako goniec w restauracji w Krakowie, a potem jako robotnik w fabryce chemicznej Solvay. Przez pierwszy rok pracy wędrował codziennie z Dębnik do fabrycznego kamieniołomu na Zakrzówku. Wydobywano tam wapień potrzebny do produkcji sody. Przełom 1940 i 1941 roku spędził ładując wapień do wagonów, kolejki albo pracując jako hamulcowy. Wiosną został pomocnikiem strzałowego Franciszka Łabusia. To właśnie on pewnego dnia przy wysadzaniu skał miał powiedzieć młodemu robotnikowi: Karolu, wy to byście na księdza poszli. Dobrze byście śpiewali, bo macie ładny głos i byłoby wam dobrze.
Strzałowy Łabuś wiedział, co mówi, bo praca w kamieniołomie była naprawdę ciężka. Każdy robotnik musiał codziennie napełnić jeden wagon wapieniem. Można było liczyć tylko na jedną 15-minutową przerwę. Jedzenie trzeba było przynosić z domu, zazwyczaj był to chleb z marmoladą i kawa zbożowa. O 3 po południu Wojtyła w drelichowym ubraniu roboczym i w drewniakach mógł wreszcie wrócić na Tyniecką, gdzie mieszkał. Jan Paweł II wiele razy uczył nas otwarcia i patriotyzmu. On, Europejczyk, człowiek światowy, a zarazem Polak z krwi i kości, podkreślił także, że trzeba stale się uczyć wolności. Iż ten wielki dar Boży, jakim dla człowieka i dla narodu jest wolność, zdobywa się przy pomocy pracy, walki, trudu, cierpienia i ofiary. A zarazem wprasza się go jako największe dobro doczesne u Boga, który jest Ojcem wszelkiej wolności. Thank you.
Wolność jest wielkim darem Bożym. Trzeba go umieć dobrze używać. Spełnieniem wolności jest miłość. Do istoty miłości należy przynależeć. A przynależeć to znaczy nie być wolnym, albo raczej być w sposób dojrzały wolnym. Chrystus wraz ze swą Matką stawia przed nami z pokolenia na pokolenie wielką sprawę wolności. Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości, jak się wyraża poeta. Wolności bowiem może człowiek używać dobrze lub źle. Może przez nią budować lub niszczyć. Człowiek nie może być prawdziwie wolny, jak tylko przez miłość. Miłość Boga nade wszystko i miłość ludzi. Braci, bliźni, rodaków. Tego właśnie uczy nas Chrystus, który do końca umiłował. Bardzo.